Umiłowani w Chrystusie Panu, siostry i bracia. Dzisiejsza Ewangelia podnosi wysoko nasze głowy. Patrzymy na obraz naszej Pani Rodzicielskiej i słyszymy słowa Jezusa. Prawie jak te z dzisiejszej Ewangelii. Czyj jest ten obraz i narys? Ona jest na obrazie. I napis wielki. Daj Panie pokój w naszych dniach. Daj pokój naszym dniom. Daj pokój podczas naszego życia. I ta sama lekcja. Oddajcie Bogu to, co należy do Boga. Znajdźcie dla Niego czas. Powinniśmy się dobrze wpatrywać w ten obraz i wczytywać w napis, który ciągle nam przypomina, że w naszym życiu nie jest ważna tylko kieszeń, portfel, lodówka, garaż, dom zawody i co tam jeszcze mamy, ale że w naszym drodze mamy takie obrazy i takie napisy, których nam nigdy nie braknie. Żebyśmy tylko dobrze patrzyli i dobrze czytali. Ksiądz proboszcz, kustosz, rozpoznaje swoich parafian. Wczoraj z uśmiechem mówił o ich obecności. A do tego jeszcze są przyjaciele, którzy to rodzicno dobrze znają. Przyjechali ze swoim duszpasterzem. A więc jesteśmy w swoim gronie. Dzisiaj. Więc w naszych rekolekcyjnych rozważaniach trochę plotek, trochę polityki, trochę o skandalach w Kościele. To zawsze tematy, które interesują. A ponieważ Maryja jest cierpliwie słuchająca, to nie tylko my na to wszystko patrzymy, ale i ona na to wszystko patrzy. I słyszy nie tylko modlitwy, nie tylko błagania i łzy, ale i przekleństwa, i kłótnie. I złe myśli do niej dochodzą. Czytamy w Ewangelii, że wszystko to, co się działo w jej życiu, zawsze rozważała i zachowywała w swoim sercu. To była Boża droga Matki naszego Pana. A już w szczególny sposób podążała nią od czasu, kiedy przyszedł anioł i zwiastował jej, że zostanie Matką Bożego Syna. Widziała zatem i zakłopotanie Józefa i jego plany, kiedy zamierzał oddalić ją do tej. Słyszała plotki w Nazarecie, z miesiąca na miesiąc, coraz głośniejsze. Kiedy zaczęła chodzić wolniej, a brzuch zwiastował, że oczekuje dziecka, możemy sobie wyobrazić, co mówi. Plotki te przetrwały bardzo długo. Jeszcze Jezusowi wykrzykiwali: myśmy nie narodzili się z nieba. Przyglądała się Betlejem, niegościnnej miejscowości rodziny Józefa, ale i także jej rodziny. I staje, co to ma znaczyć. I pasterze, i aniołom śpiewającym. Przyglądała się mędrcom ze wschodu. Wsłuchiwała się w proroctwo Symeona o mięczu i o tym, że ten jest przeznaczony na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. Słyszała dobrze, nie tylko na własne uszy, ale w swoim matczynym sercu. Płacz matek betlejemskich niewiniątek podczas rzezi.
Możemy sobie wyobrazić, co przeżywała. W czasie ucieczki do Egiptu to nie były w czas słoneczne Egipcie. I jak musiała przeżywać to wygnanie. A potem Nazaret. Nazaret. Zawodziały miasteczko, o którym z przekąsem za czasów Jezusa mówiono, co dobrego może być z Nazaretu. Ale i dzisiaj. Kto bywa w Nazarecie, słyszałem, że pielgrzymi, pielgrzymują, byli tu i tam, i daleko, i blisko. Wiemy, że Nazaret nie wygląda tak pięknie. Jest ciągle małym, zawiedziałym miasteczkiem, a betonowa bazylika nie jest najpiękniejszym kościołem na świecie. A jednak Jezus, zwany Nazarejczykiem, przyznaje się ciągle do swojego małego miasteczka, w którym nic się nie dzieje. Jest to samo, co u was i u nas, co w miejscach, gdzie mieszkamy, co w Rokitnie i w okolice. Są złe myśli, złe słowa, mściwość i zawiść. Chcieli go strącić, wyprowadzili go na brzeg góry, na której położone było ich miasto i chcieli go strącić. Jest nie do miasta, chociaż Maryja mieszka tak blisko. Chłodne serce, pomstowanie, plotki. Nie mógł uczynić tam żadnego cudu, tylko kilka osób uzdrowił, bo nie wierzyli w niego, ich serca były chłodne. Nie chciał iść z nimi na święto. Powiedział wyraźnie, nie idę, ale potem poszedł. Możemy być pewni, że to ona go namówiła, żeby poszedł na święto namiotów skrycie. I powiedział tamte ważne słowa, że jeśli ktoś za nim pójdzie, jeśli ktoś odda mu swoje serce i swoje życie, będzie żyzną ziemią. Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. Niczego nie będzie mu brakować. Bóg go ustrzeże i uchroni. Jego i jego bliskich. I będzie dobrze żył. Pokornie jak ona. Wszystko zniesie. Wszystkiemu będzie wierzył. We wszystkim pokładał nadzieję. Będzie dźwigał swój krzyż cierpliwie i umrze pobożnie. I znajdzie dom, w którym zamieszka na zawsze. Sprawowali cysterci, a ci się znali. Wiedzieli,
jak odprowadzić wodę, kiedy pastwiska i łąki pod mokłem poleje tygodniami. Potrafili dobrze selekcjonować ziarno, także przynosiło wysokie plony. Potrafili dobrze magazynować, mieli dobre młyny, mąka nie pleśniała. Ludziom żyło się dobrze. Nawet wtedy, kiedy opuszczali kościół, nie opuszczali cysterny. Nawet wtedy, kiedy nie przychodzili, nie modlili się, było im dobrze i wygodnie i bezpiecznie. Żyli lepiej niż okoliczni. Ale ciągle chorowali i umierali jak wszyscy. Na choroby pospolite ciężkie wyznane. Oprócz chorób były także wojny. Już dzisiaj przed południem mówiłem, że tych wojen było dużo. I śmierć nie tylko dotknęła prawie każdą polską rodzinę, ale ciągle wisiał mięś i niepewność. Czy młodzi, ci młodzi, którzy dzisiaj marszkują, tak jak ci pani w kościele, ci, którzy się uśmiechają i są dla nas radością, jakie będzie im życie? Mamy, które się nimi tu opiekują, nie wiedzą. I wtedy w rodzinie też nie wiedział, czy nie przyjdzie następna zawieruchę. I te młode życia zgasną, zanim człowiek się jeszcze zdąży nacieszyć. I były wielkie podziały. Podziały w Polsce, podziały w miejscowościach, podziały w rodzinach. Nie tylko na prawo i na lewo, na stronnictwa, które ze sobą walczyły, i to nie tylko słowem, ale przede wszystkim mieczem. I jeszcze ludzie tracili wiarę. To nie były złote czasy. Kiedy ona tutaj przybyła, 350 lat temu, ludzie tracili wiarę. Przestawali wyznawać grzechy, przestawali przychodzić na Eucharystię. Szukali łatwej Ewangelii. Minęło 1500 lat. Od Chrystusowej misji, od Nazaretu, od Golgoty, chrześcijaństwo zaczęło się dzielić i stygnąć. I te podziały to nie były tylko podziały w powiatach i miejscowościach, ale i w rodzinach. To wtedy właśnie Maria przyszła do Rodzina. To wtedy także pokazała, że to, co dzieje się w Rodzinie, jest ważne nie tylko dla tych kilkudziesięciu domów, dla tych kilkunastu miejscowości dookoła. Jest ważne dla Polski i dla świata. Ciągle jest. Przyniosła zdrowie, żeby przypomnieć, że życie jest w rękach Boga. Przyniosła ludziom wiarę. Ci, którzy byli daleko, którzy powiedzieli, że ich noga w kościele katolickim już nigdy nie powstanie, wracali, płacząc jak przed matką, przed tą ziemską matką, obiecując, że już nigdy tego nie zrobią, jak małe dzieci. Ale uspokoiła także Polaków i zjednoczyła ich. Gdyby nie jej interwencja wtedy tam, na spotkaniu Szlachty, gdzie wszystko się ważyło i gdzie dotknęła polskie serca, nie byłoby Sobieskiego, nie byłoby Wiednia, nie stanęlibyśmy razem, gdyby nie otworzyła oczu. A Sobieski nauczył się od Korybuta modlić przed obrazem Maryi w najważniejszych momentach. Przypomniała, że trzeba do niej przychodzić. I ciągle zadaje nam pytanie, popatrz dobrze, czym jest ten obraz i napis? Miało być o polityce. Chcę powiedzieć o pewnym człowieku, o którym ciągle się dyskutuje. Czy należy uznać jego zasługi, czy należy mu wreszcie wydrzeć generalskie pagody, zdjąć oficerskie epolety. Nie będziemy tutaj dzisiaj wieczorem rozstrzygać tego sporu. To nie znaczy, że nie można. Ale chcę powiedzieć o Wojciechu Jaruzelskim i o
życia ze szpitalnego łóżka, kiedy jego stare, duże oczy patrzą wprost z zaciemnych rogowych okularów, które tak dobrze znamy. Ze stanu wojennego i nie tylko, a za jego plecami przyczepiony do szpitalnej aparatury mały obrazek Matki Boskiej nieustającej pomocy i informacja, że się wyspowiada i przyjął komunię świętą. I chociaż na pogrzebie własnej matki stał pod drzwiami jak zbity pies, bo jako oficer komunistycznej armii i osoba ważna powiedział, że progu tej świątyni nie przekroczy, chociaż publicznie mówił, że mama była głęboko wierząca i się do końca za niego modliła, to na własny pogrzeb do kościoła zdążył. Modliła się mama. Tak jak modliła się mama za opata Opalińskiego, nauczyła go pobożności maryjnej i śpiewa mu się, ciągle sprowadzając go na dobre drogi, a więc ciągle przypominając o kim jest ta, która na ciebie patrzy, czyj jest ten obraz i napis. Modliła się za niego, ale chciałbym powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, o której my często dzisiaj zapominamy. Otóż mały Wojtek, który uczył się w szkole zakonnej u ojców Marianów, miał dobrego księdza albo dobrą siostrę, która go uczyła religii i zadbała o to, żeby Wojtek odprawił 9 pierwszych piątków miesiąca. A powiedział Pan Jezus, że kto je odprawi bez komunii świętej, bez szczerej spowiedzi z tego świata nie odejdzie. Wydawali, o czym rozmawiali. Oczywiście zawsze mówił, że o sprawach bieżących, o tym, co dzieje się w Polsce. Ale kiedy już wygasła jego aktywność, zaczął się przyznawać, że te rozmowy były dla niego zawsze pogodliwe. Dziennikarze, rozmówcy dopytywali dlaczego. Bo papież zawsze go pytał, co się dzieje z generałem Jaruzelskim. Ale jego męża, skąd ja mam wiedzieć? Zawsze go pytał o jego największego nieprzyjaciela i wroga. Czy ty wiesz, co się z nim dzieje? Czy ty o nim myślisz? Czy ty się troszczysz o swoich nieprzyjaciół? Mój zawsze mnie to generowało, wyprowadzało mnie z równowagi. Nie wiedziałem, co odpowiedzieć. Byłem wzburzony. Czemu nie pytał mnie o Polskę? Nie pytał o Polaków? Nie pytał o to, co robimy, tylko pytał mnie o tego człowieka. Zawsze o niego zapytał, aż on zrozumiał. I kiedy dowiedział się, że tamten umiera, zadzwonił, czy może przyjechać. I przy szpitalnym łóżku podali sobie ręce. Czy to jest wielkie bohaterstwo? Nie wiem, nie chcę oceniać. Ale ja chciałbym umierać pojednany ze wszystkimi moimi nieprzyjaciółmi. Chciałbym. Chciałbym odchodzić z tego świata z czystym sercem, pojednany. A że nie wiem, jak się skończy, może warto już dzisiaj o tym pomyśleć. O jeszcze jednej rzeczy chcę powiedzieć. Patrzę na zegarek. Jeszcze parę minut wam okradnę. Dzisiaj jest 12 czerwca. W kościele w Tarnowie wspomina się pewną siostrę. Miała na imię Katarzyna. Nazwisko Faro. Jedna z tych męczennic II wojny światowej. Umarła w Auschwitz w 1944 roku. Ale jak umarła? Dzisiaj jest jej dzień. Wstąpiła do zakonu, kochała Chrystusa i w tym zakonie oddała mu się jako ofiara, składając bardzo proste śluby, oprócz tych zakonnych, że przyjmie wszystko w życiu bez szatania, że składa Panu Bogu ofiarę, że pokornie przyjdzie na nią wszystko, co Pan Bóg jej da, a ona nie będzie wołać, że tego nie chce. Prosi go tylko o siły i o miłość.
ksiądz. Władysław Faron. Dziwny zbieg okoliczności. To samo nazwisko, żadna rodzina. Zostawił Kościół katolicki. Najpierw się pokłócił z proboszczem, potem się pokłócił z biskupem, potem podzielił ludzi, potem zostawił diecezję, potem wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Poszedł do kościoła starokatolickiego. Chciał zmieniać świat. Został tam nawet biskupem. Kiedy usłyszała, powiedziała Chrystusowi tak, a potem głośno powtórzyła to przy siostrach. Za Niego oddaję życie. Wszystkie moje ofiary za Niego. Niech Pan Bóg zabierze mnie z tego świata, ale Jego ocali. Niech wróci do kościoła. Modliła się. Umarła pięknie. Cierpiała tam w obozie. I na tyfus plemisty jak rodzice umierała w nocy z Wielkiej Soboty na niedzielę wielkanocną. Chyba nikt w Auschwitz nie miał takiego pogrzebu. Chociaż spalono ją, jak wszystkich, w krematoryjnym piecu. Ubrana w piękną białą koszulę, odziana w białą sześcianę. Położona przez tych, którzy ją kochali, na samym wierzchu sterty ciała. Przypominała, że jest zmartwychwstanie. A ksiądz? A ksiądz dotknięty tą modlitwą wrócił. Wrócił po wojnie. Wrócił do Polski i przyciągnął ze sobą jeszcze dwóch kolegów i pojechali na Jasną Górę. Tam odbyli długą pokutę w klasztorze, a potem odprawili mszę świętą przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej i ogłosili w podstawowych gazetach katolickich swój powrót, że oto stracili i wracają, przepraszają, dziękują i chcą pokutować. Dowiedział się, kto się za niego modlił i jaka to była ofiara. Ktoś zapyta, a co to ma wspólnego z orkiestrem? Ano ma. Przyjechał pobudować tutaj, na tę ziemię zachodnie i został proboszczem w Zbąszynku. A Zbąszynek to jest 10 godzin drogi pieszo stąd. I ze Zbąszynia i Zbąszynka zaraz po wojnie, jak przez długie 350 lat ludzie przychodzili tu pieszo do Matki Bożej Rokitniańskiej. A kiedy tam został proboszczem, ten pokutnik, później skromny i wielki człowiek, przychodził tutaj często. Był tam proboszczem tylko rok, potem pojechał w jeszcze gorsze strony, na północ, gdzie było trudno u księdza. Szukał najgorszych miejsc, żeby Panu Bogu podziękować za powrót. Ale zanim pojechał, tutaj przed Maryją Rokitniańską uczył się na nowo, jak kochać Kościół i człowieka. Przyjmować, co Pan Bóg da. Cierpliwie słuchać i patrzeć, jak Maryja. Na końcu zawsze się okaże, że ona miała rację. Zaufajmy jej, przypominając sobie często,